To dzięki Putinowi NATO się rozszerza. Władimir Putin mógłby zostać patronem NATO po tym, co zrobił. Dzięki Putinowi raptem udało się uzgodnić rzeczywiście podniesienie poziomu wydatków na zbrojenia. Witam po krótkiej przerwie. Z nami jest Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy opowiadać o Zachodzie, bo oprócz ogromnego wysiłku i ogromnego zaskoczenia Ukraińców i ze strony Ukraińców, jak ta wojna wygląda, zaskoczył nas też trochę Zachód. Wszyscy obawialiśmy się, że pod presją Władimira Putina Zachód zmięknie, gdzieś się będzie wycofywał. Przez cały rok pojawiały się te pytania, czy ta jedność Zachodu wobec agresji rosyjskiej się zostanie utrzymana. No i chyba została utrzymana, bo też bardzo ładnie to, mam wrażenie, w słowa ubrał Joe Biden w czasie przemówienia w Warszawie, kiedy mówił, że oczekiwał Władimir Putin finlandyzacji NATO, ale doszło do natoizacji Finlandii i Szwecji, no bo te dwa kraje pod presją tej inwazji porzuciły swoją politykę neutralności i złożyły akces do NATO. Niedługo staną się, miejmy nadzieję, już tymi członkami oficjalnie. Więc chyba Władimir Putin zrobił coś, czego też nie chciał zrobić. Zjednoczył Zachód, który przez tyle lat próbował podzielić, no i ma to, co ma. Władimir Putin mógłby zostać patronem NATO po tym, co zrobił. Tak naprawdę sojusz mógłby zmienić nazwę na Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego imienia Władimira Putina. Nikomu wcześniej to się nie udało. Błąd kardynalny, który popełnił Putin, polegał na tym, że atakując Ukrainę, nie pomyślał o tym, że stworzy zagrożenie dla całego świata zachodniego. Myślał, miał nadzieję zapewne, że to zostanie odebrane jako lokalna wojenka, sprawa niemalże wewnętrzna imperatora Putina. Tak się nie stało. Rzeczywiście zasługi do zjednoczenia NATO ma przeogromne. To w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę latem ubiegłego roku w Madrycie, w bardzo szybkim czasie, w bardzo krótkim czasie, przyjęto nową koncepcję strategiczną, która jednoznacznie wskazuje na Rosję jako zagrożenie bezpieczeństwa sojuszu. To dzięki Putinowi raptem udało się uzgodnić podniesienie poziomu wydatków na zbrojenia, co ma zacząć obowiązywać od przyszłego roku. To dzięki Putinowi NATO się rozszerza. To dzięki Putinowi NATO przestało się zajmować operacjami antykryzysowymi daleko poza swoim terenem, za co ja między innymi w sojuszu odpowiadałem 20 lat temu, i zajęło się ponownie odstraszaniem i obroną. Z tego punktu widzenia zrobił bardzo dużo dla sojuszu. No właśnie, Władimir Putin w zasadzie zaczął odbudowywać NATO już po 2014 roku, czego takim pierwszym apogeum był ten szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku, kiedy pierwsze decyzje zostały podjęte, że można wysłać jednak żołnierzy natowskich do Polski. Amerykanie podjęli te decyzje. Tak więc tak samo jak Władimir Putin budował po 2014 siłę narodu ukraińskiego, tak też budował siłę NATO, bo NATO po tylu latach w zasadzie takiego rozchwiania, braku wizji tego, czym ma być to NATO, nagle ten wiatr w żagle się pojawił, no i jakieś nowe życie wprowadził. Więc to rzeczywiście zasługi są przeogromne, bardzo mu za to dziękujemy, zwłaszcza Polacy, bo my obawialiśmy się przecież tego, że gdzieś NATO będzie się po prostu rozchodzić w szwach, a jak przyjdzie do czego, no to już nie będzie tego parasola ochronnego NATO dla Polski. Nie do końca się z panem zgadzam. Pan trochę lepiej dowiedział niż ja. Tak... Nie chodzi o to, że lepiej. Troszeczkę inaczej, dlatego że rzeczywiście to dzięki Putinowi NATO wreszcie zdecydowało się na rozmieszczenie wojsk na wschodniej flance. Nie jest to obecność stała, której chciała Polska, przynajmniej władze polskie chciały, bo czy ta obecność stała jest konieczna, to jest zupełnie inne pytanie. Jest to ciągle obecność rotacyjna, ale istotna, zauważalna. Poza tym podjęto już decyzję o tym, że ta obecność rotacyjna ma służyć temu, żeby w razie czego dosłownie w ciągu kilku dni można było wysłać wzmocnienia, które będą stacjonować i stacjonują w tej chwili gdzie indziej. Także z tego punktu widzenia rzeczywiście mamy prawo powiedzieć, że czujemy się bezpieczniejsi, ale proszę pamiętać, w jakim kontekście to się dzieje. My się czujemy bezpieczniejsi, dlatego że pojawiła się wojna u naszych granic.
Wolałbym takiej ceny nie płacić. Wolałbym, żeby Polska była bezpieczniejsza, nie będąc państwem przyfrontowym. To, co się wydarzyło, to, że jak to niektórzy nasi politycy uwielbiają teraz mówić, Polska jest niemalże mocarstwem w tym sojuszu, jednym z najważniejszych krajów, to jest funkcja położenia geograficznego, a nie maestrii politycznej czy dyplomatycznej władz polskich. Przykro mi, taka jest prawda. No właśnie, bo tutaj... Tak jak media zachodnie posłuchać, no to oni tam uważają, nie pamiętam, tam pan pewnie też widział ten wywiad z szefem sztabu generalnego w MSNBC, gdzie po prostu rozpływali się prowadzący nad tym, jak to centrum NATO przesunęło się z Berlina do Warszawy. No i to rzeczywiście coś się wydarzyło, tylko właśnie to pan zwraca uwagę, że to bardziej kwestia geografii niż polityki, tak? No, musiało się centrum ciężkości przesunąć na wschód, bo na wschodzie jest zagrożenie. Mhm. Dlatego też sojusz, pan wspomniał, że sojusz tak nie był pewien, co ma robić. No sojusz nie był pewien, co ma robić, bo zagrożenia i ocena zagrożeń była zupełnie inna. Rosja przez wiele lat nie była traktowana jako bezpośrednie zagrożenie i raptem napadła na Ukrainę i stała się zagrożeniem bardzo bezpośrednim. Więc środek ciężkości sojuszu musiał się przesunąć na wschód, bo tu jest front, a my jesteśmy największym członkiem sojuszu, państwem, największym państwem przyfrontowym, będącym jednocześnie członkiem sojuszu. Z drugiej strony oczywiście, że nasze wysiłki, znaczy przede wszystkim ten nieprawdopodobny zryw Polek i Polaków, kiedy pierwsi uchodźcy z Ukrainy zaczęli napływać, to naprawdę jest doceniane do dziś na całym świecie. Po drugie, wszystko, co robimy, żeby zbudować nowoczesne, wyszkolone i dobrze wyposażone siły zbrojne, to też jest ważne, bo my musimy mieć takie siły zbrojne. Pomijam kwestię, czy te siły zbrojne potrzebują kilkuset hajmarsów, czy nie. To się okaże, bo to na razie są tylko kontrakty zamówienia. Równie dobrze na podstawie tego, co na podstawie z tych kontraktów napłynie do Polski, można zbudować silną armię, jak i można stworzyć wojskowy park rozrywki, jeśli jedno do drugiego nie będzie pasować, prawda? Ale to zobaczymy. Natomiast to, że takie decyzje są podejmowane, jak najbardziej dobrze, to jest słuszny kierunek, bo my musimy mieć normalną, silną armię. Ale punkt wyjścia jest taki, że dzieje się tak i to bezpieczeństwo Polski, znaczy my jakby więcej otrzymujemy od sojuszu na zagwarantowanie naszego bezpieczeństwa ze względu na to, że pojawiło się realne zagrożenie w tej części Europy. Mhm. No właśnie pan wspomniał o tej modernizacji polskiej armii. Ta wojna obnażyła też coś, co jest niepokojące. To znaczy nieprzygotowanie Zachodu do jakiejkolwiek przedłużającej się wojny. To widać między innymi przez to, że tak trudno zorganizować moce przerobowe dla przemysłu obronnego, by uzupełniać braki, które pojawiają się w Ukrainie. Bo amunicja się zużywa, bo broń się zużywa, to trzeba zastępować. No ale pojawiają się też raporty, że Wielka Brytania nagle się okazuje, armia, o której się mówiło, że jest taka silna w Europie, nagle też w sytuacji konfliktu mogłaby nie być przygotowana. Niemcy też, to już wiemy, jak to wygląda, że też absolutnie nie nadają się do tego, żeby jakąkolwiek wojnę prowadzić skuteczną, przynajmniej na tym etapie. Pamiętam też raporty o Ameryce przy okazji właśnie wybuchu wojny. Zaczęto się zastanawiać, czy na przykład, jeżeli teraz Chiny by zaatakowały, czy broń by się znalazła. Okazuje się, że po tygodniu by się skończyły pociski Ameryce. Otrzeźwienie przyszło i Polska reaguje na to. Jak pan patrzy na inne kraje, tam też jest ten ruch, to zrozumienie, że trzeba armię modernizować, trzeba ją rozbudowywać, no bo żyjemy w świecie, w którym te zagrożenia są rzeczywiście realne. To już nie są różowe lata 90., gdzie wszyscy żyliśmy tym, że już tylko handel będzie ważnym czynnikiem w stosunkach międzynarodowych. Nie wszyscy uważają, że ich armię trzeba modernizować. No my mamy dużo na tym polu do zrobienia. Dlatego jeśli pan powiedział Francuzowi, że on musi armię zmodernizować, to by popatrzył na to. Obraziłby się na mnie pewnie. Natomiast to, że siły zbrojne wszystkich państw NATO muszą być w stanie, że tak powiem, bliższym gotowości bojowej niż to było wcześniej, to prawda. Ale tutaj dwa zastrzeżenia. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat, bo to się tak naprawdę zaczęło na początku lat 2000. W sojuszu obowiązywał, no nie do ubiegłego roku, ale przez te pierwsze kilkanaście lat XXI wieku. W sojuszu panował taki nastrój, że przyszłością wojskową sojuszu są siły ekspedycyjne. Siły, które będzie można wykorzystać zarówno
w, nie wiem, Afganistanie, jak i do obrony flanki wschodniej. Sam pamiętam, jak mnie eksperci wojskowi brytyjscy, kiedy pracowałem w NATO, przekonywali: Adam, nie traktuj tego, że rozwój sił ekspedycyjnych odbywa się kosztem zobowiązań na mocy artykułu 5, bo to będą te same siły. One będą po prostu przewożone samolotami transportowymi i tak dalej. Nie do końca to była prawda. A drugie zastrzeżenie jest takie, że brakuje amunicji, brakuje niektórych rodzajów uzbrojenia. Znaczy uzbrojenie to tam częściowo stało w magazynach i powiedzmy trzeba je po prostu szybko doprowadzić do stanu używalności. A w odróżnieniu od magazynów rosyjskich, w magazynach niemieckich stoją leopardy sprawne, a nie takie, z których powyjmowano w międzyczasie silniki i wszystko, co dało się sprzedać na złomowisku. Jeśli chodzi o amunicję, to jest naturalne. W czasie pokoju zakłady przemysłowe produkujące amunicję, broń pracują w trybie pokoju, nie w trybie wojny. Nie jest tak łatwo przestawić bieg na tryb wojny, ale jeśli będzie taka potrzeba, to można zrobić. Te próby są podejmowane zresztą. Bo tak, no już stąd sekretarz generalny Stoltenberg powiedział niedawno, że trzeba natychmiast zwiększyć produkcję pocisków artyleryjskich bodaj o kalibrze 155 mm. Które głównie dzisiaj Ukraina używa. Tak, nie powiedział wprost, że to wymaga przestawienia biegu na produkcję wojenną, ale tak to zabrzmiało tak naprawdę. No bo to byłaby też silna deklaracja polityczna, że przestawiamy się z trybu pokoju na tryb wojny. Tak? Więc z tym bym się tak za bardzo nie przejmował. Owszem, magazyny zostały przewietrzone, ale je można będzie uzupełnić. A poza tym punkt wyjścia jest taki. No nikt nie był przygotowany na taką wojnę. Nawet wtedy, kiedy już były dane i ostrzeżenia wywiadu amerykańskiego, nie tylko amerykańskiego, że Putin tę wojnę rozpocznie, to nikt się nie liczył z tak długim i tak intensywnym konfliktem. No właśnie, same te reakcje na to, że trzeba jednak modernizować, trzeba zwiększyć produkcję, one przychodzą po roku wojny praktycznie. Ale też, tak jak patrzyliśmy na początku tej wojny, Zachód też trochę inaczej na tę wojnę patrzył. On szykował Ukrainę na wojnę partyzancką, bo zakładał, że to będzie okupacja. Stąd przede wszystkim szły dżaweliny, żeby w tej wojnie partyzanckiej, bo tak też wyglądała obrona Kijowa, trochę właśnie taka partyzancka. I dopiero z czasem, kiedy ta wojna przesuwała się na wschód, na te otwarte pola, zaczął rozumieć, że to prawdziwy taki dwudziestowieczny wielki konflikt zbrojny się szykuje. No ale też mam takie wrażenie, że trochę chyba przewidywania zabrakło, że można było tę decyzję wyprzedzić jednak. Można było się spodziewać, w którym stronę pójdzie tą wojnę, przynajmniej już po miesiącu, półtora, kiedy było wiadomo, że Ukraina nie podda się i będzie walczyć. Te decyzje polityczne rzeczywiście, one tak dosyć późno przychodziły. Ale wiadomo, że proces decyzyjny trwa. Bardzo fajnie się krytykuje polityków post factum, bo to jest dosyć proste. Natomiast co do tego, że Zachód czy Sojusz zwlekał, przypomnę, te decyzje takie najważniejsze zapadły latem ubiegłego roku na szczycie w Madrycie. To nie było rok po rozpoczęciu wojny, tylko nie 5 miesięcy, jakoś tak. I to nie była tylko nowa koncepcja strategiczna i uznanie Rosji za zagrożenie bezpieczeństwa. To były też decyzje o daleko posunięciu, znaczy nie to, że modernizacji, ale o stworzeniu nowych jakby rodzajów sił zbrojnych, nowych formacji szybkiego reagowania. To były decyzje o wysłaniu wojsk i elementów infrastruktury na flankę wschodnią, więc to się działo szybko. Prawdą jest, że i ja to mówię i pan to mówi, że nikt nie zakładał, nie przewidywał aż tak długiego konfliktu. A co ja mogę powiedzieć? Rosjanie są mistrzami kamuflażu. Na papierze ich siła zbrojna wyglądała tak, że powinni w kilka dni nakryć czapką Ukrainę. Tymczasem to był częściowy kamuflaż. To tak jak nie ma zawsze tej części świata. No na papierze się wszystko zgadza, a rzeczywistość kwiczy, nie pasuje do tej wizji, która jest przedstawiana na papierze. Poza tym były ogromne błędy rosyjskie, a to już niech wojskowi wypowiadają, w prowadzeniu tej operacji, w przyjmowaniu jakichś celów bezsensownych, no takich, jakich sobie życzył Putin, ale wojskowo to było bezzasadne. Okazało się, że wojsko przeszkolone jest tak, że lepiej nie mówić. Kolos na glinianych nogach po prostu. A z kolei Ukraina, która wydawało się, że... Zresztą ja pamiętam 2014 rok, kiedy Rosjanie wchodzili na Krym, te biedne jednostki wojskowe, które gdzieś tam, coś ostatni dowódcy, którzy jeszcze poczuwali się do przynależności do Ukrainy, gdzieś wyprowadzali swoje jednostki. Wydawało się wtedy, że już rozjedzie państwo ukraińskie. Władimir Putin też się trochę przestraszył. Tego
tego nie zrobił. Wydawało się, że będzie powtórka z historii w 2022 roku. To się nie udało. Też trochę dzięki Zachodowi, który, a nawet bardzo, który pomógł Ukraińcom zreformować bardzo szybko swoją armię. Bardzo wielu ekspertów podkreśla, że w przeciwieństwie do tej rosyjskiej bardzo hierarchicznej struktury, gdzie te decyzje idą wolno, nikt ich nie słucha, ta zdecentralizowana armia ukraińska, która ma oczywiście Załużnego jako głównodowodzącego, ale jednak oddaje trochę też możliwości decyzji niższym dowódcom, to sprawia, że ta armia ukraińska jest dużo bardziej skora do przystosowania się do rzeczywistości wojennej. A jak widzimy, po roku Rosjanie robią ciągle to samo, popełniają ciągle te same błędy i nie chcą się nauczyć nic. Panie doktorze, tu są trzy sprawy. Po pierwsze, szkolenie wojskowych ukraińskich, szkolenie przez Zachód, przez państwa zachodnie, na różnych poziomach, od dowódczego do tego najniższego. Po drugie, wyposażenie wojsk ukraińskich, armii ukraińskiej w sprzęt, w uzbrojenie, co początkowo, jeśli my teraz z perspektywy roku wspomnimy, jakie były reakcje pierwsze, w pierwszych dniach wojny, kiedy to Niemcy byli gotowi wysyłać wyłącznie środki opatrunkowe i hełmy, o ile mnie pamięć. 500 hełmów, tak było. No to teraz porównajmy to z tym, że przygotowują leopardy do wysłania. To się zmieniało. Oczywiście wszyscy mieliśmy nadzieję, że to będzie szybciej, no ale są realia. Doceńmy to, że to się zmieniało, że takie państwa jak Niemcy odeszły od swoich tabu, od swoich czerwonych linii. Im to zajęło sporo czasu, ale odeszły. To jest druga rzecz, znaczy szkolenie, uzbrojenie. Trzecia rzecz jest taka, że i to szkolenie trafiło na dobry materiał ludzki i to uzbrojenie trafiło w dobre ręce. Nie mogę pojąć, dlaczego Rosjanie najwyraźniej zapomnieli o tym, że najlepszymi żołnierzami Armii Czerwonej, sowieckiej, na przykład w Afganistanie, byli Ukraińcy. Najwięcej weteranów z Afganistanu było i jest na terytorium Ukrainy. To byli najlepsi żołnierze. Ja już nie sięgam do czasów kozackich. Ale nawet w II wojnie światowej, jak sięgniemy, to też ukraińscy żołnierze zasilali to uderzenie na Związek Radziecki. Tak lubią historię, o takich oczywistościach często zapominają. Te decyzje rzeczywiście zapadały wolno, ale one się zmieniały. I też, ja mam wrażenie, Zachód czekał na to, czy przypadkiem, też takie obawy były oficjalnie formułowane, na przykład przez Waszyngton, no, że nie chcą zbyt skomplikowanej broni dawać, bo się boją, że wpadnie w ręce Rosjan. Też na początku do końca nie wierzono armii ukraińskiej, że ona będzie w stanie ten sprzęt nie dość, że dobrze wykorzystać, też go nie stracić. On w ręce Rosjan nie będzie masowo wpadał, tak jak widzieliśmy na przykład przy ofensywie charkowskiej, jak masowo rosyjski sprzęt wpadał w ręce Ukraińców. Tego nie widzieliśmy, więc to też ogromny sukces, który mam wrażenie też ośmielił Zachód, żeby coraz więcej, coraz nowocześniejszego sprzętu wysyłać Ukraińcom. Pewnie tak, ale wie pan, generalnie na przykład Amerykanie mają taką zasadę i to nie dotyczy tylko Ukrainy, że są rodzaje uzbrojenia, które oni wysyłają za granicę wyłącznie po pozbawieniu ich pewnych, jakby to powiedzieć, wrażliwych komponentów. Na przykład czołgi Abrams przed wysłaniem gdziekolwiek poza terytorium Stanów Zjednoczonych, znaczy dla innego państwa, bo jeśli jako części uzbrojnych amerykańskich, co innego. Czołgi Abrams są pozbawiane pancerza dodatkowego ze zubożonego uranu. Takich przykładów jest więcej. Znaczy, to nie jest coś, co miało zastosowanie wyłącznie w stosunku do Ukrainy, tylko żelazna zasada państw, które produkują broń nowoczesną, że nie wszystkimi swoimi technologiami będą się dzielić. Częściowo mogą się nimi podzielić, ale tak nie do końca. Natomiast oczywiście w przypadku Ukrainy te obawy były wzmocnione przez to, że no, trwała tam wojna. No. Ale ja nie widziałem HIMARS-ów odholowywanych z pola bitwy przez traktory ukraińskich rolników. Widziałem inne pojazdy w ten sposób. Widzieliśmy, tak to było, że tak powiem, no, bajkowe wręcz, kiedy, zwłaszcza w marcu i w kwietniu, kiedy łowy ukraińscy rolnicy zaczęli na przedpolach Kijowa i widzieliśmy, jak to było odholowane. Rzeczywiście kompromitacja absolutna Rosji. No i właśnie, to też taka lekcja dla świata, nie tylko Zachodu, który chyba przestał się już bać Rosji, no bo ta armia, jak już pan wspomniał, okazała się kolosem na glinianych nogach, ale też dla potencjalnych sojuszników Rosji, którzy zobaczyli tą słabość Rosji, która nie jest w stanie dowieść, że tak powiem, tego, co obiecuje. To znaczy bycia silną armią, która jest gotowa interweniować w każdym miejscu świata,
Afryka, żeby swoich sojuszników wesprzeć. Ja myślę, że tak ci Afrykańczycy, którzy gdzieś tam patrzyli jeszcze na Rosję jako potencjalnego sojusznika w swoich lokalnych wojnach, no to już tak chyba wolą na Chiny dzisiaj patrzeć niż na Rosję. Być może. Dwie sprawy. Po pierwsze, Rosja już po tym roku wojny, dzięki Putinowi, jest państwem pariasem w każdej możliwej dziedzinie życia międzynarodowego, politycznej, moralnej, ekonomicznej, z wyjątkiem sfery nuklearnej. Będąc pariasem i państwem kompletnie skompromitowanym przez Putina, pozostaje mocarstwem atomowym, czy nam się to podoba, czy nie, bo ma te pociski i ma te środki przenoszenia. Co do tego, jak jest widziana w świecie. Wczoraj w Nowym Jorku głosowano rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do zakończenia wojny na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. 140 parę państw poparło, 7 było przeciwko. Rosja, Białoruś, Korea Północna. Klasycznie podejrzani. 41 wstrzymało się od głosu. Chiny, Indie, Pakistan, RPA. To nie jest promil świata. To nie jest mały ułamek świata. Króciutko tylko powiem, Iwan, to, z czego my się cieszymy i słusznie, że nastąpiło zjednoczenie Zachodu, nie jest równoznaczne z tym, że jednoczy się cały świat. Bodaj przedwczoraj ukazał się raport ECFR, European Council of Foreign Relations. Oni zrobili badanie opinii publicznej na całym świecie, jak ta wojna jest odbierana. I ukazał się ich raport z wnioskami, tam między innymi Timothy Gordon Ash, i jeszcze Krastiew i jeszcze ktoś, przewodniczący ICFR-u to filmuje. Mark Leonard. Dokładnie. I ten raport już jest zatytułowany w sposób dosyć znamienny. United West divided from the rest. Z ich badań wynika, że o ile ten umowny zachód, społeczeństwo umownego zachodu w Europie i w Ameryce na przykład popierają zdecydowanie to, żeby Ukraina odbiła terytorium zabrane przez Rosjan, nawet jeśli będzie to kosztem dłuższej wojny, o tyle społeczeństwa inne, niezachodnie, w tym przede wszystkim Chiny, Indie i Turcja, te społeczeństwa uważają, że należy za wszelką cenę rozpocząć rokowania pokojowe teraz, nawet jeśli Ukraina miałaby z tego tytułu ponieść straty terytorialne. Więc zjawisku, procesowi bardzo dla nas dobremu jednoczenia Zachodu towarzyszy jednak pewna polaryzacja w świecie. Ten Zachód... No to chyba też ta wojna, mam wrażenie, ukazała to, że Zachód nie ma już takiej mocy sprawczej, jaką miał jeszcze do niedawna. Wiadomo, był ten unipolar moment Stanów Zjednoczonych, gdzie Stany Zjednoczone były jedynym mocarstwem, wszyscy ich słuchali. To oczywiście zaczęło się kończyć po 11 września. I ten taki zmierzch Zachodu, który dyktuje warunki całemu światu, no przyspieszył, mam wrażenie, też po rozpoczęciu tej wojny i te podziały być może stały się bardziej wyraźne. I to jest coś, co chyba powinno nas niepokoić, albo powinniśmy po prostu przestać się niepokoić i panikować, tylko po prostu wyciągnąć jakieś wnioski, zrozumieć, jak ten świat funkcjonuje i dostosować się do tego jako Zachód. My nie wiemy, jak będzie wyglądał świat po tej wojnie. To jest wojna na lata, konflikt na dziesięciolecia. Naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądał. Natomiast jak na razie ta wojna nie odwróciła tendencji, które były widoczne w świecie przedtem. Relatywnemu słabnięciu Zachodu, przesuwaniu się środka ciężkości świata na wschód, wzrastającej roli Chin i tak dalej, i tak dalej. Notabene to samo dotyczy sojuszu. Jego jedności w tej chwili, bo ta jedność sojuszu dotyczy napaści sprawy, Rosji tak na Ukrainę. Ciągle pozostają sprawy przykryte teraz przez ważniejsze relacji NATO z Unią Europejską, z możliwościami wojskowymi Unii Europejskiej. Ciągle pozostaje otwarta sprawa, na ile sojusz ma się angażować w rywalizację amerykańsko-chińską, czy tylko politycznie, czy jakoś inaczej. Za chwilę będzie wrzało na Bałkanach. Sojusz będzie musiał jakoś się tym zająć. Bośnia-Hercegowina, Kosowo-Serbia. Innymi słowy, ta jedność sojuszu wynika z tej wojny i dotyczy spraw fundamentalnych dla tej wojny. Nowych rodzajów sił zbrojnych, nowej konfiguracji sił zbrojnych, produkcji zbrojeniowej, wydatków na zbrojenia, ale nie wszystkich innych problemów. No tak, to tutaj jeszcze wiele przed nami. Chciałem jeszcze zapytać o Chiny, bo wywołał pan, to mam informację, zresztą bardzo głośno o tym mówi też administracja Stanów Zjednoczonych, mówi Jens Stoltenberg, to znaczy Chiny rozważają możliwość wysłania broni Rosji.
Byłoby to niepokojące z kilku powodów, choćby dlatego, że Chiny nigdy nie angażowały się w konflikty zbrojne w Europie. Byłaby to ogromna zmiana w polityce chińskiej z ogromnymi konsekwencjami. Pan się spodziewa, że może do tego dojść, czy Chiny jednak będą ostrożni? Bo one tak niby są sojusznikami w tej wojnie Rosji, ale bardzo ostrożnymi, starają się stać z boku, krzyczą gdzieś tam pewnie na spotkaniach Xi Jinpinga z Putinem, nie używaj broni atomowej. No ale ta sytuacja z dostawą broni Rosji mogłaby diametralnie ich pozycję zmienić. Czy zmieni? Oceniając to z perspektywy dnia dzisiejszego, obym się nie mylił, a mogę się mylić, uważam, że dostawy broni chińskiej dla Rosji są nierealne. Ale ja to mówię dziś. Jak będzie za miesiąc czy za pół roku, nie wiem, bo nie wiem, jaka będzie wtedy sytuacja na froncie. Jak do tej pory Chiny podawały taką kroplówkę ekonomiczną Rosji, bo Chinom jest na rękę słaba Rosja, ale Chiny nie życzą sobie tam wielkiego zamieszania i na przykład rozpadu Rosji. Słabsza taka, która będzie w pewnym sensie, takim prawie mocarstwowym wasalem naprawdę mocarstwowych Chin, no to tak. Więc zakładam, że jakaś kontynuacja pomocy gospodarczej i tak dalej, tak, natomiast być może nawet jakieś komponenty, choć no, Rosjanie zdaje się już podpisali z Iranem porozumienie nie tylko na zakup dronów irańskich, ale też na produkcję tych dronów irańskich na terytorium Rosji. Więc jakieś komponenty, może jakieś komponenty elektroniki, być może, ale systemy uzbrojenia, które by się pojawiły na froncie i które na przykład światowe media by pokazały wyraźnie, że to jest made in China, według stanu na dziś uważam, że nie. Natomiast ostrzeżenia amerykańskie, to wiadomo, no, to jest po prostu, uważajcie, bo my widzimy, co wy możecie zrobić i tego nie chcemy pod żadnym pozorem, żebyście to zrobili. A w tle jest jeszcze Tajwan, więc Chiny będą ostrożne z dostawami broni do Rosji. Miejmy nadzieję, bo to rzeczywiście byłoby duże wsparcie dla Rosji borykające się z problemami z bronią. I jeszcze na koniec bardzo krótkie pytanie. Czy pana zdaniem ten rok wojny w Ukrainie przybliży Ukrainę do NATO? Wiemy, że to nie stanie się za rok, dwa, pięć, nawet nie wiem, czy w ciągu dekady, ale czy ten kurs na NATO i na tą głębszą integrację instytucjonalną także z Zachodem został wykonany i w zasadzie Zachód już też nie ma wyboru, to Ukrainę będzie musiał włączyć w te struktury? Nie. Krótka odpowiedź. Powiem panu dlaczego. Nie, znaczy, bo chcę, żeby to było jednoznaczne. Znaczy, ja uważam, że nie. Dlatego, że to są rozważania, których nie można snuć racjonalnie, dopóki trwa wojna. Bo sojusz nie przyjmie państwa będącego w stanie wojny z takim państwem jak Rosja. Nawet Rosją pariasem, ale Rosją ciągle mocarstwem atomowym. Po prostu nie. Ze względu na ocenę własnego zagrożenia. Tylko proszę pamiętać, że my mówimy o pewnych aspektach formalnych. Z wojskowego punktu widzenia to Ukraina otrzymuje więcej niż wielu członków sojuszu dostaje. Więc ta integracja faktyczna, wojskowa z państwami należącymi do sojuszu i to daj Boże jakimi, tymi wiodącymi, ona się dokonuje. Natomiast o formalnych aspektach będziemy mówić wtedy, jak świat będzie urządzany po wojnie. Na to jest teraz za wcześnie. Teraz należy mówić o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej, bo to byłoby ważne. A mówił tu Adam Kobieracki, były zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw operacji. Dziękuję panie Adamie za wizytę w studiu.